making my dreams come true. Siemanko, witam Was wszystkich ze Szkocji. Jedziemy właśnie na Old Man Store. Jedna z lokalizacji, które koniecznie musisz odwiedzić, będąc w Szkocji. Kręcono tam m.in. scenę z serialu Wiedźmin z drugiego sezonu. Zobaczycie za niedługo. Zapraszam do oglądania. Dojechaliśmy na miejsce, zobaczcie, zaparkowaliśmy samochód. Tutaj mamy tabliczkę, czyli tam jest parkomat, trzeba będzie iść zapłacić i będziemy szli, tak myślę, że w tym kierunku, do góry, w tamtą stronę. Tam mamy też toalety, jak widać stoi tutaj sporo samochodów, są busy. Miejsce jest bardzo popularne, bardzo turystyczne, no ale nic dziwnego, w końcu to jedne z najpiękniejszych miejsc. Trzeba odwiedzić w Szkocji. No, musiałem ubrać czapkę, bo muszę przyznać, że jest tu zimno. Więc jak będziecie tu przyjeżdżać, to weźcie sobie zawsze jakąś kurtkę czy czapkę, coś ciepłego, jakiś polar, żeby mieć w razie W. Toalety są płatne. Toalety kosztują 50 pi i można płacić kartą, także nie trzeba mieć monet. Czekam właśnie na Natalię, jak zapomniałem telefonu, z samochodu, zawsze coś. I idziemy zaraz do góry. Ludzi przyjeżdża coraz więcej. Widzę, że ogólnie są tutaj wycieczki. Zobaczcie, jakie grupy ludzi. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać tam wyżej, jak dojdziemy do góry. Dobra, widzimy się za chwileczkę. No, od parkingu jest kawałeczek drogi. Bardzo przyjemnej drogi, ale można się zmęczyć. Ale wszystko nam tutaj wynagradzają widoki. Zobaczcie, jesteśmy tutaj już praktycznie pod samą miejscówką, pod samymi wzgórzami. Mamy tu jeszcze takie schodki do przejścia. To jest mega miejscówka dla fotografów. Tutaj po prostu wszystko wygląda jak dwa pierścieni. No jest ok. Muszę Wam coś powiedzieć. Zobaczcie, przed nami idzie para, małżeństwo. Podejrzewam, że małżeństwo, bo trzymają się za rękę. Na moje oko mają około 70 lat. Zobaczcie, idą przed siebie, twardo do przodu, trzymając się za rękę. To jest niesamowite. To jest coś, czego chyba każdy z nas by chciał. Dożyć pięknego wieku, mieć przy sobie drugą połówkę, po prostu cieszyć się życiem, korzystać z tego życia.
a więc mogę wam powiedzieć, że miejsce to było wykorzystywane do nagrywania Ker Morhen, czyli Wiedźmińskiego Zamku. Tutaj oczywiście ten zamek nie stoi, tylko te skały, to miejsce zostało wykorzystane do sceny. Zamek już był wklejony w studiu, wiecie, magia montażu i te sprawy, ale samo to miejsce tutaj było bezpośrednio do tego wykorzystane, także super miejscówka, klimat niesamowity, jak sami widzicie. No, pozostało mi odpalić drona, pokazać wam to wszystko z góry. Miłego oglądania. Co, na dzisiaj to będzie tyle. Górę już nic nie gadałem, bo tak strasznie wiało, że urywało głowę, więc nie miało sensu nic gadać do kamery. Miejscówka naprawdę super. Jeżeli będziesz w Szkocji, to z całego serca polecam. Ja teraz jadę w kolejną miejscówkę, jadę na piękny zamek. Jaki to będzie zamek, zobaczysz już w następnym odcinku. Na razie, cześć, pozdrawiam, do następnego.